anything about you, not even your name. You may call me Infinite. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest pogadanka Sonic Forces. Tak, kolejna już pogadanka. I dziś będziemy omawiać nowy trailer, jaki został dany. Tak naprawdę nie jest to trailer, jest to cutscenka pokazowa. No cutscenka z gry to jest po prostu. Taki let's play troszeczkę. No i będziemy to oglądać. Oczywiście zanim zaczniemy oglądać tą cutscenkę, analizować, wy ją zobaczycie. Ja nie będę tutaj oglądał z wami, tylko po prostu od razu przejdę do do analizy, a wy po prostu będziecie mieli montowaną. A więc zaczynamy! Tak, pierwsza rzecz, jaka mnie chwyciła, to, że w każdej prawie każdej scence, ciszę to sobie, Infinite poprawia sobie swoją maskę. W tej nie, ale no praktycznie w każdej sobie. W większości może tak. Faster than Sonic. Coś mi się kojarzy z tym. No, pierwsza rzecz, jaka mnie chwyciła, to jest to, że po prostu Sonic ma skopaną dupę tutaj. Po prostu Infinite to jest badass, jest OP, rozwala go natychmiast. Swoją drogą, teraz tak mnie chwyciło, że Infinite może mieć drugie oko też. Bo jest to też w innym kącie. Shot. O. Osobiście nie wygląda mi to na, że po prostu nie ma oka. Według mnie to po prostu jest feature tej maski. Że ona jest tu, ma takie, nie wiem, czarne szkło czy coś w tym stylu i dlatego nie ma tu tego oka, a tu jest. No, że to jest taki feature po prostu. No, groźba, no. Po prostu Infinite to jest drugi Shadow po prostu. I jego team, który też został wydany w tym samym dniu, to po prostu badass. I ja czekam, aż po prostu Sega też wyda team Shadowa, żeby pokazać, kto jest prawdziwym Edgelordem. Bo chyba jesteśmy zgodni, że jest tylko jeden Edgelord tutaj. I am the true Edgelord. Tak. I teraz tutaj będę bardziej analizował niż Infinita samego. Widzimy tu nową lokację, która na pierwszy rzut oka, powiem szczerze, że wygląda jak Chemical Plant Zone. Ale z drugiej strony tutaj są jakieś dziwne drzewa, to wygląda jakby po prostu jakiś pałac. Pałac? Jak to się mówi po polsku? Pałac. Chyba tak. Jakby jakiś pałac przeszedł robotyzację. Ci, co oglądali Sat AM, to powinni wiedzieć, o co chodzi, w sensie, że żywe rzeczy zostają przemienione na roboty. Mówię tu zdecydowanie najbardziej o tym drzewku, co tutaj jest, które jest po prostu wykonane z metalu. I w ogóle to wreszcie
takie jakby zostało rating dany, czyli no, czyli 10+, czyli dla nastolatków. Ostatnią grą, jaką było dla nastolatków, to jest Sonic and the Black Knight, która była troszkę edgy. I dodatkowo miało jedno przekleństwo, które było dosyć poważne, nawet bym powiedział. Ale... To mnie właściwie to i skopaną i Sonic ze skopaną dupą przygotowuje na to, że historia będzie dobra. Bo praktycznie każda gra, która była tak oceniana, miała dobrą historię, poza dziurami fabularnymi. Znaczy, wiem, Shadow the Hedgehog. Po pierwsze, dla mnie historia Shadow jest okej, okay, po drugie dobra. No już dobra, dam wam to. Shadow the Hedgehog. Ale Sonic 06, ludzie się zgadzają, że dosyć dobrą historię miał. Ja tu was nie oszukuję, ludzie mówią, że dobrą historię miał, poza dziurami fabularnymi oczywiście, ale dobra historia jest. Więc dobra, lecimy z tym trailerem. Tu chyba jest to samo miejsce, tylko po prostu albo to jest nadal na tym murze, albo to w innej kompletnie lokacji jest. Ale ściany są podobne, więc zakładam, że to jest ten sam mur. Tutaj jest chyba też inna lokacja, którą widzimy na koniec, ale może to być Green Hill Zone po prostu. Inaczej niż Green Hill Zone. Dobra. I ten atak Infinito, co on tu szykuje. Nie wygląda on jak to, co robił w trailerze. Jakby ładował jakiś promień energii. Pozdrawiam ludzi, którzy oglądali Dragon Balla. No i właśnie tu jest troszkę dziwna rzecz. Są teorie, że to jest Custom Hero. Jakbym się tak przyglądał, to szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewien, czy to jest Custom Hero, ale pójdźmy z tym, że to jest Custom Hero. Avatar, Tear the Character, whatever. Jak na moje, to się dzieje na początku gry. To jest jakaś kascinka na początku gry. Tutaj chyba chcę dać żółwika, haha, fist bump Infinitowi, ale on odtrąca go. Co mnie bardziej jeszcze napawa... Oj, tutaj bardziej w sumie widać, że to jest niby jakieś szkło. A w środku coś jest, albo to jest brudne po prostu. że... Może to być jakiś związek między nimi. Może to bracia... No rodzeństwo, no dobra, rodzeństwo, bo przecież każdą hero może być też kobietą. Czemu tak sądzę? Ponieważ... No i czemu... Dlaczego sądzę, że... To jest na początku gry. Ponieważ nie ma żadnych akcesoriów. Custom Hero, jak wiecie, no jest przedstawiany zawsze, no ten lis czerwony, czy... To jest lis? Nie, to jest wilk, sorry. Czerwony wilk przedstawiany. I on ma zawsze jakieś akcesoria. Jakiś pas tutaj miał. No okularów nie będzie widać, ale no dobra. Ale pas powinien być widoczny pod tym kątem, więc sądzę, że to jest przed wiecie, kreowaniem tej postaci właściwie i to jest ko. Albo to jest próbował jakiejś ugody, a on próbuje go zaatakować. To już jest w sumie. To już jest zdecydowanie Green Hill Zone. Co jest ciekawe, bo widać, że tu jest 2D, więc sądzę, że to się pojawi albo w Custom Hero Stage, albo w stage'u Classic Sonica, bo widzimy tu tylko jedną linię. I ten kryształ jest bardzo dla mnie interesujący. Co on robi? Czy on daje mi to w jakąś moc? Jak na moje, to może to być jakiś odłamek Szmaragdu Chaosu? Albo głównego Szmaragdu! Główny Szmaragd, Chaos i tak dalej. I możliwe, że on teraz używa po prostu kontroli chaosu. I tu cofnij się. Tu jest jakiś portal, który mi bardzo przypomina portal, te portale bossów z Sonic Generations. Wiecie, ten pseudo taki no, mechanizm zegara, który przenosił Sonica i Classic Sonica do odpowiednich ich walk. Co może
sens. No nie ma sens. Nie wiem, czy to jest portal. Nie widzę tutaj żadnej, żadnego stuprocentowego stwierdzenia, że to jest portal. Jest to tylko ta aura infinita, ten kurz, co się obok niego unosi. Ale nie widać tutaj, wiecie, żadnej, no, żadnego czegoś, co wskazywałoby, że to jest portal. Poza tym, że ma okrągłą shape. Kształt. Tu widzimy tutaj nawiązanie do ludzi, którzy to, w ogóle to przypomina fabrykę Eggmana z Sonic Riders Zero Gravity, ale mi to bardziej przypomina, jeśli mam być szczery, Project Doomsday z Sat AM. Ostatnio obejrzałem Sat AM akurat przed dzień przed wydaniem tego trailera. Znaczy trailera, cutscenek. I dla mnie to na serio przypomina Project Doomsday. Mam nadzieję, że podczas edycji dam wam wgląd na to, jak Project Doomsday wygląda w Sat AM. Ale to po prostu dosłownie tak wygląda. No dobra, lecimy z tym dalej. Dobra, teraz tu mam cutscenkę. Pierwsza rzecz. Tylko muszę... O, tu będzie ok. Zobaczcie na oczy Shadowa. Panie montaże, proszę o zbliżenie. Popatrzcie na oczy Shadowa. I teraz popatrzcie na oczy Sonika. Według mnie nadal podtrzymuje swoją teorię, że Shadow jest pod kontrolą jakąś. Te oczy nie są normalne. Dlatego już nawet nie porównując je z oczami Sonika, a porównując z normalnymi oczami Shadowa, z Shadow the Hedgehog i w sumie in-game w Shadow the Hedgehog. Jego oczy zupełnie są inne. No ale no tu jest głównym... Główne tutaj porównanie to jest Sonika. Shadow jest kontrolowany w tej grze. Albo to jest Shadow Android. Shadow Android to jest... To też może być prawdą. Szybszy niż Sonic, chociaż według mnie on po prostu kontroluje czas. Zwolnię dla was trochę materiał. O, odtwarzanie, prędkość. Zwolnię. Jeszcze troszeczkę zwolnię. Lepiej by to było, jakbym w jakimś programie do edycji robił, ale dobra. O, i dodatkowo tutaj się pojawił jakiś taki jeszcze wam powiem, spróbuję to zwolnić. O! Tu coś się pojawiło. Tu jest jakiś jakby elektryczność, czy coś. No coś się zaświeciło w każdym razie. I... sądzę, że to jest ten kryształ, bądź co bądź. Ten szmaragd chaosu. Będę z tym szedł, że to szedł, to jest kawałek szmaragdu chaosu, albo głównego szmaragdu. Sądzę, że Infinite tutaj używał kontroli chaosu, tak samo jak Shadow używał w SA2. To jest kontrola chaosu, według mnie. Dobra, damy teraz materiał na normalną szybkość. Bardzo mi się podoba nowy. Voice aktorka z Talesa. Ona się poprawiła, zdecydowanie się poprawiła względem tego, co było w Sonic Generations Lost World i Colors. Bardziej mi się podoba i Tails zdecydowanie jest mniej dla mnie wnerwiający teraz. W ogóle My Boy Chaos i My Boy... Metal Sonic. Dobra, przebiałem atak! Atak. Infinite tutaj... Jakiś promień. Iron Man po prostu. Iron Man. Nie było. No strzela po prostu jakimś promieniem. Skopana dupa.
i the hell? To chyba po prostu jest kolejna jakaś scena, bo wszyscy są przedstawieni. To nie jest cała casting, to jest po prostu przedstawieni. Pewnie Infinite jeszcze pierdzielną nim tutaj i tyle. I w ogóle... ten tablet, to jest, zapomniałem nazwy. No i zaraz, panowie. Widzicie to? Metal Sonic oraz Chaos glitchują strasznie. Tu jest Infinite, by the way. Metal Sonic i Chaos strasznie tu glitchują. Tu widać Metal Sonica, tu widać nawet Chaos, że zaczyna glitchować. Shadow i Zawok nie widzę, żeby glitchowali, co jest ciekawe. Jeśli mam być szczery, nie wiem jak to wyjaśnić. Zwolnię to mam znowu. Glitchują strasznie. To widać po prostu. On glitchuje nawet tą dziwną rzecz Tailsa, ten tablecik Tailsa, co jest jeszcze dziwniejsze. Wszystko przy nim glitchuje. O co chodzi? Ludzie mówili, że to wygląda jak Planet Wisp, ale to jest ta sama lokacja, co była tutaj. Po prostu jest jaśniej i nie jest czarno-biała. Planet Wisp, ale to nie jest Planet Wisp przez to. Tu jest jakaś świątynia, trochę zmechanizowana, ale świątynia to jest jakaś. Z której Sonic chyba wychodzi, biorąc pod uwagę, że tu są drzwi. A w ogóle też taka jedna rzecz. Chyba przekonam się do Rogera. Nie wiem czemu, ale jak na moje to tutaj się bardziej postarał. Tutaj się na serio stara. I to na serio słychać, że on się stara bardzo. Już nie aż tak bardzo mnie wnerwia. On już się nie zachowuje jak, wiecie, jakiś 40-latek próbujący udawać głos nastolatka. Poprawił się chłop. Sądzę, że będzie dla mnie znośny. Nawet Space przy nim kliczuje. Zakładam, że Infinite pochodzi z jakiejś innej rzeczywistości. I on po prostu tutaj nie należy. Więc ten kryształ, ten szmarak chaosu, utrzymuje go tutaj. Przez to dlatego jest taki zgliczowany. Dlaczego Chaos i Metal Sonic się zgliczują też? Sądzę, że ten sam powód. Infinite sprowadził Chaosa z innego wszechświata, z innego wymiaru. I Metal Sonic może też został sprowadzony z innego wymiaru. Już Metal Sonic nie sądzę, bo Metal Sonic powinien być tutaj. Ale Chaos to już jest bardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że był zamknięty w wymiarze głównego szmaragdu. Trochę bardziej to jest pozytywne według mnie. No i logo Infinita. Ludzie mówią, że się zmieniło, mi się bardziej podoba, a poza tym to sądzę, że to było po prostu... O, stizujemy jakie jest jego imię, po czym jakieś, nie wiem, chyba 10 minut później był jakiś artykuł o tym, że on się nazywa Infinite. Ta muzyka jest edgy. No i tak, to chyba była cała ta pogadanka, mówię. Jestem cały czas nahypowany na Forces. Jeszcze taka scenka, która wygląda świetnie. Według mnie wygląda lepiej niż Unleashed. Cienie są lepsze, tekstury, no są trochę takie, wiecie... Ziemi trochę, tekstura jest taka trochę rozmazana, ale styl, dobre. Bardzo mi się podoba castinga i sądzę, że lepiej wygląda niż Unleashed. To jest zdecydowanie dużo lepiej. Wszystkie te castingi mi się bardzo podobają. I postacie są tutaj bardzo dobrze animowane, bardzo są płynnie animowane. Na nagraniu tego nie zobaczycie, mam nadzieję, że na tym surowym nagraniu będzie to lepiej widoczne. No tak, no.
lepiej. I chyba dodatkowo Sonika w tej pozycji pobili też Chaos i Metal Sonic, biorąc pod uwagę, jak spadają sobie tutaj nagle. Zawok to chyba dostał po dupie, tak sądzę. W takiej pozycji, jak jest tutaj, to sądzę, że Sonic po prostu przywalił. Shadow nic nie robi właściwie tutaj w tej scence. O co chodzi? No ale to właściwie tyle, no mówię. Mam, że wam się... Dziękuję wam za oglądanie. Możecie napisać swoje myśli poniżej. Będę musiał spróbować naśladować głos Infinita, bo coś sądzę, że będę mógł. Będę mógł robić dubbing Infinita. A więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pa, pa! Control!